Ostatnią nagrodę dzisiejszego wieczoru z niekłamaną przyjemnością zapraszam na scenę Hemp Gru! Zaczynałem, to nie miałem nic. Każdy się śmiał albo olewał. Chodziłem dwie klasy do prywatnej szkoły. Wciąż napierdalam syf na kartki jak polo. Wszyscy muszą być kimś, mi wystarcza być sobą. Wciąż to szaman, szaman. Wszystko pod kontrolą. Władza opętana. Proszę jebać do paru, bo ona ma kastet na ręce dla panu. A portfele z hajsem idą do podziału. Ja robię to zawsze. Nasze pokolenie Tamagotchi. Dziwne urządzenie bada oczy. Smutek kiedy się wyrza. Elo, elo! Dobry wieczór! Niezwykle miło was widzieć, kochani! Siemano! Dla nas niegdyś, no zresztą do dzisiaj, rap i cała kultura była alternatywą do popkultury, którą starali się zalać nasze, że tak powiem, poszukujące charaktery i dusze. No i dzisiaj dokładnie jest tak samo, aczkolwiek szanujemy to, co się dzieje i doceniamy ludzi, którzy tworzą, którzy budują tą scenę. Bardzo miło jest gościć na Popkillerach. Mam nadzieję, że nie zamieni się nigdy ta inicjatywa w Pop Lovers, a zostanie Popkillerem. Fuck the system, jebać COVID. Elo, kochani. A hip-hop to jedność. A nagroda? Wąsy i broda. Za singiel dekady nagroda Gremium trafia dla Palucha, za Szamana. Wszystko pod kontrolą, władza opętana. Podpalają w kama. Podejście wciąż niezmienne. Między nami ściana. Na blokach mamy plemię. To siama, siama, siama. No jest grubo. Słuchajcie. Teraz cieszy mnie to podwójnie. Wilon, Wilku, Wilgang Familia razem na scenie. Słuchajcie, oprócz tego, że zajebiście się cieszę i dzięki PSR za produkcję tego numeru. 10 lat temu również dołączyłem do Dilgangu, także wielki szacun dla ziomali. Słuchajcie, oprócz tego, że cieszę się, że te nagrody trafiają do mnie, bo to jest miłe i ze względu na to, że są od publiczności i od gremium, które często, a jest to praktycznie pewne, mają większe pojęcie o muzyce niż większość publiczności, tak często jest. Cieszę się, że przez te 10 lat i te numery, i cała moja twórczość jest niezależna, nie jestem częścią żadnego majorsa, tak jak wielu z was, tak jak SB Mafia, która dzisiaj zgarnęła też sporo, tak jak Mata. Fajnie, że te wytwórnie są niezależne, są w hip-hopie, pozostają w hip-hopie i myślę, że to jest zajebisty dowód na to, jak bardzo się rozwinęliśmy przez tą dekadę. Dzięki jeszcze raz wielkie, Dilgang, Hemp Gru. Paluch BOR. Pozdro.